Dzisiaj rozważymy sobie czwarty rozdział listu Pawła Apostoła do Filipian. Chcemy śledzić strona 1270 w naszym tłumaczeniu warszawskim. List Pawła do Filipian, rozdział czwarty. Strona 1270. Przeto, bracia moi umiłowani, pożądani, radości i korona moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię, upominam Syntychę, aby były jednomyślnie w Panu. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, i co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawiać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki raz i drugi przysłaliście dla mnie za pomogę. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, a nawet więcej niż mi było potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar. Przyjemną wonność, ofiarę mile widziano, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen. Tutaj widzimy ten fragment, kiedy będziemy go rozważać od wiersza czwartego. Paweł mówi, radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Dlaczego tu Paweł mówi, powtarzam? Dlatego, że jest problem w tej kwestii. I to Paweł nie mówi o radowaniu się z emocji. Emocje mogą się dołączyć, ale emocje nie mogą być powodem radości. Emocje nie mogą być stymulatorem radości. Emocje nie mogą być źródłem tej radości. One mogą towarzyszyć i często towarzyszą. Bo kiedy pojawiają się łzy w czasie radości w Panu, to jest dobrze, to są emocje. Ludzie często mylą te dwa rodzaje radości. Bo kiedy radujemy się w emocjach, możemy szybko wzbudzić sobie radość, a radość ta może bardzo szybko minąć. Bardzo szybko ona może minąć. I zamienić się w stan zupełnie odwrotny. W apatię, smutek, nawet w depresję. Radujcie się w Panu. To znaczy radować się w Panu. Żeby się radować, trzeba mieć powód, prawda? Radować się tak bez powodu? Żeby radować się, to trzeba mieć powód. I tu powód jest napisany w tym wersecie. W Panu. Radować się w Panu. Pan dał nam tyle radości,
abyśmy mieli powód radować się. Radować się w Panu to jest jedna z odmian uwielbienia Boga. Nie da się spłycić uwielbienia tylko do śpiewania, tylko do modlitwy, tylko nawet do mówienia innymi językami, do grania. To jest dość płytkie. To jest bardzo spłycenie tego zagadnienia. Uwielbienie Boga. Uwielbienie Boga to jest bardzo szeroki termin. Można, wiecie, nic nie mówić, można nawet głosu nie wydać, a można żyć każdego dnia tak, jak mówi Biblia, i uwielbiasz Boga w ten sposób. Kiedy składasz Bogu dziękczynienie, dziękujesz Mu za coś, co ci w danym momencie przyszło do serca, i jesteś Bogu bardzo wdzięczny z tego, co On dla ciebie zrobił, i oddajesz Mu dziękczynienie. Uwielbiasz w ten sposób Boga. A kiedy oddajesz Mu dziękczynienie, ja nie widziałem nigdy człowieka, czy nie słyszałem o człowieku, który kiedy Bogu za coś dziękuję, mówię dziękowanie z serca. Można dziękować samymi ustami, ale mówię o takim dziękowaniu z głębi serca. Że kiedy dziękujesz z głębi serca, zawsze się radujesz. Nie ma takiej możliwości, żebyś się nie radował, jeśli dziękujesz Bogu z serca. Jeśli jesteś świadomy tego, co od Niego otrzymałeś. Jesteś świadomy Bożej hojności. Ale kiedy okoliczności są wokół niezbyt sprzyjające, ciężko jest radować się. Czytamy z jednym z psalmów o Dawidzie. Dawid nawet mówił do swojej duszy: duszo, raduj się. A jak zacząć się radować? To też Dawid mówi w tym samym fragmencie. Przypomnij sobie, co Bóg dla ciebie zrobił. Wielu chrześcijan ma z tym kłopot, bo myślą, czego od Boga jeszcze nie otrzymali. I myślą, jak długo trwa ten czas i Bóg jeszcze nie dał. I wtedy pojawia się stan zwany smutkiem. Jeśli On, wiecie, prowadzi nas do upamiętania ten smutek, to jeszcze jest dobrze. A jeśli smutek prowadzi nas w kierunku niewiary, w kierunku, nie daj Boże, narzekania, to jest wtedy kłopot. Ale Dawid mówi w psalmie: duszo, przypomnij sobie o wszystkich dobrodziejstwach, które Bóg już ci dał. A można pójść na wyższy poziom i dziękujesz Bogu za nawet obietnice, które Bóg ci dał, chociaż jeszcze obietnice nie są spełnione. Jeszcze nie otrzymałeś tego, co głoszą obietnice, ale już dziękujesz Bogu za to, że On jakby ci dał. Kiedy czytamy jeden z listów apostoła Jana pod koniec Biblii, i tam Jan ciekawą rzecz mówi. W pierwszym liście Jana, ostatni rozdział, od wiersza 14 do 15. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 14 i 15 wiersz. Tego, Beniaminek, nie masz. Ja będę powoli czytał. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, do Jezusa Chrystusa, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, mówimy tylko o wysłuchiwaniu. Nie mówimy o spełnieniu obietnicy czy prośby, o wysłuchiwaniu. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, to jest właśnie taka ufność. O co Go prosimy, wiemy też, że już otrzymaliśmy od Niego to, o co prosiliśmy. To jest wyższy poziom. Prosisz o coś i wiesz, że prosisz o coś według Jego woli i wiesz, że Bóg cię wysłuchał, to cieszysz się, jakbyś już to miał. Cieszysz się, jakbyś to miał. Dlatego w tym fragmencie, który czytamy, w tym głównym, radowanie się w Panu jest na pierwszym miejscu całego kontekstu. I kiedy człowiek raduje się w Panu, dalej apostoł Paweł mówi o skromności. Niech skromność wasza będzie znana wszystkim ludziom. Co to jest skromność? Poprzestawanie na tym, co się ma. To jest pierwszy objaw pobożności. Skromność. Ograniczasz się. Dalej w tym samym rozdziale Paweł mówi w wierszu 12: umiem się ograniczyć. Nie zostałem ograniczony. Okoliczności mnie ograniczyły. Nagle energia wzrosła, ceny żywności. No i ja, patrząc na mój budżet, muszę się ograniczyć. Inaczej mówiąc, okoliczności mnie ograniczają. Nie, ten wiersz mówi, ja umiem sam się ograniczyć. To ja decyduję. Mam tyle i tyle,
ale uważam, ograniczam się. To jest samodzielna moja suwerenna decyzja. Kiedy radujesz się w Panu, twoje pragnienia, a tym bardziej pożądliwości zaczynają gasnąć. Bo wiesz, że w Panu masz zaspokojenie. I dalej ten piąty wiersz mówi, kiedy czytaliśmy o skromności, po dwukropku, Pan jest blisko. Czyli jak teraz się powstrzymujesz, teraz jesteś skromny, to nadejdzie czas, kiedy Pan zabierze cię z tej ziemi i w niebie nie musisz być już skromny. W niebie będziesz mógł żyć na 100%. Tam nie będzie mowa o skromności, tam nie będzie mowa o powściągliwości. Będziesz miał wszystko w niebie. Teraz musisz się powściągać, teraz musisz żyć skromnie. I dalej szósty wiersz, nie troszcz się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I możemy dodać jeszcze, bo Bóg zna nasze prośby, zanim je jeszcze wypowiemy. Podobnie mówi poprzedni werset, Pan jest blisko. To wszystko jest wynikiem radowania się. Wiecie, jak zaczynasz się radować w Panu, zauważasz, że zaczynasz inaczej myśleć zupełnie. Na problemy patrzysz zupełnie inaczej, na kłopoty patrzysz zupełnie inaczej. Zaczynasz zauważać rzeczy, które Bóg ci dał, a jakby rzeczy, których jeszcze nie masz, tracą na wartości, tracą na znaczeniu. I dalej Bóg mówi, siódmy wiersz, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Zauważyliśmy, dopiero w tym momencie wkracza pokój. Zaczyna się od radowania. Podejmuje decyzję, raduje się w Panu. Pamiętacie Pawła i Sylasa? Oni byli w więzieniu. I co robili? O północy zaczęli śpiewać pieśni. Zaczęli uwielbiać Boga. To była ich decyzja. Okoliczności były wręcz przeciwne. Okoliczności były wręcz tragiczne, bo nie mieli pewności, czy wyjdą żywi z więzienia. Jakubowi się nie udało wyjść z więzienia, został ścięty. Janowi, chrzcicielowi, nie udało się wyjść z więzienia, został ścięty. Piotr został uwolniony z więzienia. No ale to wiecie, to Piotr. Co my się będziemy z Piotrem porównywać? Nie, oni zaczęli uwielbiać Boga. Zaczęli radować się w Panu. I przyszedł pokój, który zaczął ich strzec. Co się stało? Bóg zaczął działać. Dlatego Paweł mówi, radujcie się w Panu zawsze. Inaczej byśmy powiedzieli w czas dogodny i niedogodny. Czas przyjemny i nieprzyjemny. Czas kłopotów i czas radości. Ktoś powie, a co to za problem radować się w czasie dobrego czasu? Co to jest radować? A wiecie, że jest kłopot? Jak otacza się wszelkie Boże błogosławieństwo, jesteś zachłyśnięty Bożymi darami, które Bóg ci daje i wiecie, w tym czasie też możesz zapomnieć o dziękowaniu. Dlaczego Bóg powiedział do Izraelitów w Starym Testamencie? Przeczytajcie sobie, kiedy Izrael miał wejść do ziemi obiecanej. Albo to było, dokładnie pamiętam, piąta księga Mojżeszowa, albo księga Jozuego już. Tam Bóg mówi poprzez swego sługę, chyba Jozuego, że kiedy wejdziecie do ziemi opływającej w mleko i miód, kiedy obejmiecie studnie, które nie wykuwaliście, kiedy zamieszkacie w domach, których nie budowaliście, kiedy będziecie korzystać z sadów, które nie sadziliście, pamiętajcie, żebyście o mnie nie zapomnieli. To nie jest, że jak jest źle i wtedy człowiek nie raduje się. Wiecie, można być obdarowany i możesz się nie radować. Dlatego mówi, czytamy, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. To powinien być styl życia. Styl życia. Wtedy, kiedy jak nie będziesz miał, nie będziesz narzekał, a jak będziesz miał, nie zapomnisz Boga. Tu jest niebezpieczeństwo i tu jest niebezpieczeństwo. Dlatego Paweł dalej mówił od wiersza 11, od 12. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości.
Wszędzie we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Czyli raduję się w Panu zawsze, bez względu na okoliczności. I możemy sobie w naszym sercu pomyśleć, ciekawe jak ja robię, czy raduję się zawsze, bez względu na okoliczności. Nie zawsze odpowiedź będzie twierdząca, na pewno. Nie zawsze odpowiedź będzie twierdząca. Bo my jesteśmy jeszcze pod wpływem wahań nastroju. Jeszcze burzliwe okoliczności mogą mieć na nas jakiś wpływ. Czasami przychodzisz na uwielbianie do kościoła i uwielbiasz całym sercem, wręcz grupę uwielbiającą przekrzykujesz. A są takie dni, kiedy przychodzisz i cię nie słychać. Nawet nie widać cię, w kącie staniesz, żeby cię nikt nie widział. I nie dasz rady głowy do góry podnieść. Jest ci smutno. Docisnęły ci okoliczności. To Słowo Boże mówi, tym bardziej wtedy raduj się. Kiedy Dawid zmuszał swoją duszę, aby się radowała, kiedy to było? A wiecie kiedy? Kiedy Saul go ścigał i groził mu śmiercią. To nie było wtedy, kiedy Salomon się urodził, że kiedy Dawid obejmował królestwo po Saulu, kiedy obejmował tron w Jerozolimie, kiedy Bóg mu błogosławił, kiedy świątynię budował, zbierał przynajmniej te materiały na budowę. Przypomniała go radość wtedy. To nie wtedy Dawid mówił, duszo, raduj się. On mówił, duszo, raduj się wtedy, kiedy w pieczarze chował się przed Saulem. Kiedy Saul wysłał całego Izraela, żeby, jak Dawid powiedział, wysłałeś całego Izraela, aby szukać takiego psa, jak ja, kim ja jestem, żebyś mnie ścigał. Wtedy właśnie Dawid mówi do swojej duszy, raduj się, bo zobacz, ile otrzymałeś. To, co teraz jest, to, że teraz cię Saul ściga, to jest tylko chwilowe. Ale zobacz, ile już od Boga otrzymałeś. To jest recepta na życie w pokoju, bracia i siostry. Bo dopiero później, od 7 wiersza, czytamy, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. W Kolosan, liście Pawła do Kolosan, w 3 rozdziale od wiersza 12 czytamy, przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. 15 wiersz. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. A tutaj czytaliśmy, pokój Chrystusowy będzie strzec waszych myśli. Tutaj w tym fragmencie głównym też, tak wiecie, jakby, no, pokój Boży nas będzie strzec, czy nam się chce, czy nie chce, czy spełnimy pewne warunki, czy ich nie spełnimy. Tak Boży pokój przyjdzie. Tutaj czytamy, w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, czyli musimy mu na to pozwolić. Ale czytamy dalej, do tego pokoju zostaliście powołani w Chrystusie Jezusie. Niedługo będzie euro w piłce nożnej. I jest 26 polskich piłkarzy, którzy zostali powołani. Bo to jak oni się czują? O ludzie, znowu mnie trener wybrał. Co to teraz będzie? Załamany jestem. No, będę musiał gdzieś jechać, będę musiał trenować. Będą się śmiali ze mnie, tak? Będą mnie na całym świecie oglądać. A przede wszystkim nic nie zarobię. W klubie to co innego jest. Nie, oni czują się dumni. Orzełek na piersi, oni czują się wybrani. Patrzcie, a czytamy tutaj, zostaliśmy powołani do pokoju. Czujemy się wybrani do pokoju? Kiedy radujesz się w Panu, pokój się pojawia w twoim życiu. Nawet kiedy na siłę zaczynasz zmuszać swoje ciało do uwielbienia Boga, pokój się pojawia w twoim życiu, za którym tak tęsknisz. Kiedy pokój Boży pojawia się w twoim życiu, powtarzam, pokój Boży, nie pokój ten tutaj, który tutaj czasami jest, czasami go nie ma. Pokój Boży. Twoje życie zaczyna się zmieniać.
List Pawła do Efezjan, 5 rozdział od wiersza 15. Czytamy: baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Znaczy baczyć. Czytamy Słowo Boże, co mamy robić? Uważajcie, jak macie postępować. Pilnie, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Czyli w naszych czasach, w czasach ostatecznych, każdy moment, którym nie czynimy Bożej woli, to jest marnotrawienie czasu, którego i tak jest mało. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. A jaka jest wola Pańska? Paweł mówi: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. To jest początek wszystkiego. Powiesz, a z czego mam się radować, jak mi te problemy docisnęły? Ten to może się radować, ta to może się radować, ale ja? A pierwszy początek tego, z czego mamy się radować, to, że jesteś dzieckiem Bożym. Czasami czytamy te słowa dziecko Boże. No, dziecko Boże, no. Dwa wyrazy. Ten drugi z dużej litery. Ale dziecko Stworzyciela nieba i ziemi. Dziecko Stworzyciela nieba i ziemi. Jesteś dzieckiem Bożym i, jak Słowo Boże dalej dodaje, i dziedzicem w Chrystusie. Słowo Boże mówi: rodzice gromadzą majątek dla dzieci, aby potem dziecko odziedziczyło. Naszym rodzicem jest Bóg Ojciec. To wiecie, co możemy po nim odziedziczyć? Tak dziwnie to zabrzmiało, po nim, jakby Bóg miał koniec. Nie, Bóg nie ma końca. Ale tak odziedziczymy, bo Bóg jest hojny w dawaniu. Dlatego to niech będzie myślą przewodnią przez całe nasze życie. Radujcie się w Panu zawsze. Paweł mówi, powtarzam. I nie przykrzy mi się powtarzanie cały czas. Paweł mówi, nie przykrzy mi się. Jak czytamy też w Filipian w poprzednim rozdziale. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Widzimy trzeci rozdział, jak zaczął? Radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Jest taka księga, która nazywa się Konkordancja. I tam na każdy wyraz opisany jest, w którym fragmencie Biblii można go znaleźć. Znacie sobie słowo radować się, radość, ile jest fragmentów o tym mówiących. O Bożej radości. To, że tutaj jesteśmy cali i zdrowi, też mówię, ale ja nie jestem zdrowy, to mnie boli, to mnie boli, to mnie boli, to mnie boli. Siostra Lona może powiedzieć, nie da mi gips zdjęli z lewej ręki. To z czego mam się radować? Przez parę tygodni nie mogę ręką ruszać, prawda? A ona jeszcze lewą ręką pisze. To jest kłopot, tak? No, lewą ręką. Weź, no cokolwiek napisz. I tyle tygodni. Z czego to się radować? A z tego, że ręka jej odpoczęła. Można się radować. Kiedyś takie świadectwo opowiadał starszy pastor. Ja tego świadectwa nigdy nie zapomnę. Był taki człowiek, nie pamiętam dokładnie kiedy to było, który za wszystko Bogu dziękował, za wszystko. Wręcz sąsiedzi mieli go dość. No mieli go dość. No chodził za wszystko Bogu dziękował. A to były takie czasy, że nie było Biedronej, że wchodzisz, wszystko jest. I pełny koszyk do bagażnika i pojechał do domu. Tam ciężko było cokolwiek dostać. A jemu Bóg pobłogosławił i mógł sobie kupić kawałek mięsa. W papier zawinęli, zapłacił i idzie zadowolony, że rodzinę wykarmi. Idzie, patrz, o, but mu się rozwiązał. Oto położył to mięso na kamieniu i zawiązuje buta. Pies przebiegał za mięso i uciekł. Przyszli sąsiedzi, życzliwi, no i teraz za co będziesz Bogu dziękował? A wiecie, co powiedział? Za apetyt, który miałem, kiedy mięso kupiłem. Potrafilibyśmy tak dziękować Bogu? Szczerze? Za apetyt? Może byśmy byli jedni z wielu, do których byśmy zaczęli narzekać. Co ja teraz dzieciom dam do jedzenia? Można podziękować Bogu. Może pies ten dwa tygodnie nic nie jadł i Bóg pobłogosławił tego psa i pies miał.
Wiecie, kwestia, jak patrzymy na pewne rzeczy. Za co można Bogu dziękować? Słowo Boże mówi, za wszystko. Tylko zależy, jak patrzymy. Za jak patrzymy. Że jeśli mi się to nie opłaca, no to ja co mam Bogu dziękować? Że brat ma lepiej? Za co mam Bogu dziękować? Pastor nieraz od lat nas uczy, że jak komuś się coś powodzi, to cieszmy się, jakby się nam powodziło. To trzeba się tego nauczyć. Boże, ja dziękuję Ci, Panie, że pobłogosławiłeś mu. To trzeba się tego nauczyć. Ale Słowo Boże mówi, dziękujcie Bogu za wszystko. Tam nie jest napisane za wszystko, co moje, co nasze, tylko za wszystko, co nam przyjdzie do głowy albo co nam Duch Święty podsunie. A kiedy nauczymy się tak dziękować, zobaczymy, że nasze życie zacznie się zmieniać. A wtedy prośmy o cokolwiek, mówi Ewangelia Jana 14 rozdział, o cokolwiek prośmy, a stanie się wam. Widzimy, to jest efekt dziękowania Bogu, radowania się w Panu ze wszystkiego. Cieszyliśmy się, było słońce przez ładnych parę tygodni. Potem zaczęliśmy się modlić, spadł deszcz. Ale modliliśmy się o taki specyficzny deszcz, żeby nie niszczył, ale nawilżył. I jest za co Bogu podziękować? Jest. I Bóg jeszcze daje deszcz, będzie dawał deszcz. Jest. O to wszystko się modliliśmy. Radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. Tak powiedział apostoł Paweł. I z tym na wszystkim zostawiam. Radujcie się. Bo fragment Biblii mówi jeszcze, bo radość Pana jest co? Naszą siłą. Tak mówi Słowo Boże, cytuję. Radość Pana jest naszą siłą. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.